Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 56. odcinku Zagrajmy w LX2. Chyba nikt się do mnie nie doczepi, że sobie tutaj przyszłam, mam przynajmniej taką nadzieję i widzę, że nie wyłączam sobie internetu, bo mi coś tam brzęczy w tle. Dobra, prześpimy się, chyba tak z dwie nocki, żeby się odblokowały nowe zadania u Falka. I będziemy to robić dalej. Zobaczymy, czy po jednej się odezwie, bo taka możliwość też jest. Nie. Dobra, Jax, ja wiem, że ty masz wiele do powiedzenia, ale dajmy teraz zrobić zadania z Falkiem. No cóż. Hej, nie zapomnij dać mi znać, gdybyś chciał rozpocząć kolejny eksperyment. Skoro już o tym rozmawiamy, od jakiegoś czasu analizuję pewien pomysł. Tak? Trudno jednak określić, czy zbliży mnie on do zamierzonego celu. Jeżeli nie zaryzykujesz, to nigdy się nie przekonasz. Co zatem planujesz? Chcę wesprzeć Bastion. Borykają się tam z pewnym kłopotem. Otóż dookoła pełno jest dzikich zwierząt i innych uporczywych stworzeń. Pragnę udać się na polowanie i spróbować ochronić Bastion przed bestiami. A co to ma wspólnego z rozwojem twojego człowieczeństwa? Pomoc przyjaciołom w opałach to wręcz jego definicja. No, chyba racja. Wyruszymy, kiedy będziesz gotów. Po prostu się do mnie odezwij. W porządku, zapolujmy. Odwiedzimy zbiornik wodny u podnóży Bastionu. Pojawiło się tam ostatnio sporo dość kłopotliwych mokrołazów. O ile się nie mylę, będzie warto się nimi zająć. Dobra, no to lecimy na te mokrołazy. Mokrołazy bywają dość niebezpieczne. Tak jak wszystkie inne stworzenia na Magalanie. Na przykład albowie. Czy to miało być śmieszne? Chyba tak. A propos humoru. No cóż. Cześć, paskudo. Przeklęta infekcja. Nie lubię bardzo mokrołazów. To samo spotka mnie. Dobra. Jak ty się nazywasz? Irytujący mokrołaz? Przyszedł drugi, rozumiem. Najgorsze jest to ich wchodzenie, wiecie, w skałę, nie? Dobra. Zanotowałem reakcję. W przyszłości powstrzymam się zatem od prób żartowania. Okej, dobra, bo widzę, że mnie zatruły. Także pomóżmy sobie. Witam. U nich się akurat nie opłaca wykonywać tego... Wiecie czego. Dobra, weźmy się oczyśćmy, bo mnie poobijał dosyć solidnie. Dobra, ta regeneracja powinna mi działać. Weźmiemy sobie gniew, zarzucimy. Czemu nie chcesz tego dać sobie? O co chodzi? No, Jax. Ty, ale ja nie mogę sobie dać tych efektów. Dobra, to się wyleczymy w takim razie. Mogę sobie dać ten gniew? Nie mogę. Dlaczego nie mogę sobie tego dać? Dziwna sprawa bardzo. Dobra, pomożemy mu trochę. Panie, weź się pan nie baguj. Dobra, nie udało mi się zrobić uniku. Ale to nic. Pięknie.
Czy sprawę Mokrołazów można już uznać za skończoną? Na to wygląda. Przekonajmy się więc, czy nasze działania przyniosły zamierzony efekt. Dziękuję Ci za pomoc. Współpraca z Tobą sprawia mi wiele radości. Tak właśnie mówią ludzie, zgadza się? Cała przyjemność po mojej stronie. Ha! Tak, zdecydowanie. Dobra, czyli tak musimy poczekać, aż się do nas odezwie z powrotem. Nie wiem, dlaczego ja tego gniewu nie... Aha, teraz mogę sobie dać gniew, a podczas walki nie mogłam. To trochę dziwne było. Dobra, no. Walić to. Jak już tutaj jestem, to sobie skorzystam też właśnie z okazji i to dość pod ekspię trochę. Obszar. To dobrze przecież chyba, Falk. Zbieracz. Cześć, biliśmy się na początku gry. Tutaj jakiś szczuromas. Fajnie w sumie. Cześć. Tam coś jest? Nie, to tylko rozwalony samochód. Tutaj też chyba żeśmy byli w tej okolicy. Aha, bo my chodzimy cały czas gdzieś tam przy bastionie. No dobra, no. Nie, sorry, nie przy bastionie. Tak, przy bastionie. Dobra, nieważne. Przyszłam sobie tutaj, prześpimy się kolejne nocki, pójdziemy dalej z Falkiem. W sumie nie wiem, czy jest z nim więcej zadań niż to jedno. Zobaczymy. Bo wiecie, są takie postaci, które mają tylko jedną serię zadań. I właśnie nie wiem, czy tutaj Falk nie jest taką jakby poboczną postacią trochę. Ale to się jeszcze okaże w swoim czasie. Dobra. W ogóle tutaj zdjęcie miałam. Idziemy. Jak leci? Obmyśliłeś już kolejny plan? Rad jestem, że pytasz. Tak. Teraz powinno być nieco łatwiej. Już mi się to podoba. Opowiadaj. Znasz zapewne myśliwych Rolfa i Baldera. Nieustannie waśnią się o swoje tereny łowieckie. W istocie. Postanowiłem się postarać i rozstrzygnąć ich spór. Tak właśnie postąpiłby człowiek, prawda? Może. Ludzie zawsze usiłują coś naprawić. Twoja chęć wydaje się sensowna. Istnieje tylko drobny szkopuł. Rozwiązanie konfliktu między ludźmi wymaga wybitnych zdolności interpersonalnych. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Mimo to zamierzam spróbować. W porządku. Co ci zatem chodzi po głowie? Jak chcesz sobie poradzić? Wmieszam się w ich zatarg, po czym stosownie się wysłowię, co raz na zawsze zniechęci ich do dalszych kłótni. Jako mój mentor musisz mnie do nich zaprowadzić. Bez twojego nadzoru moje szanse drastycznie maleją. Najwyraźniej przyznałeś mi dość prostą rolę. Wobec tego ustalone. Proszę, idź przodem. Być człowiekiem, pojednanie. W sumie ta seria zadań jest całkiem fajna. Jakby dobrze wyszło, to byśmy właśnie zakończyli sobie ją dzisiaj, bo będzie to raczej możliwe. Tylko ja sobie muszę to oznaczyć. I tak, biegniemy sobie tędy. Kroni poczeka, bo jeszcze z nim troszeczkę będziemy mieli tak zwiedzania i tak. Tutaj w ogóle Nyra sobie stoi. Rzadko kiedy ją widzę w tej okolicy. Tędy może byśmy sobie podlecieli do panów. Bo dlaczego by nie? Tutaj jakaś roślinka. Nie widziałam jej chyba nigdy na oczy. No nie wiem, czy pojednanie to jest dobry pomysł, no ale... Dobra, zadanie to zadanie, będziemy musieli spróbować. Najwyżej Falk dostanie w mordę. Nie, no daj Dubku, to twoja sprawka. Że co? Mokrołazy pod bastionem, kretynie. Tak, zgadza się. Coś ty sobie myślał, kurwa, to moje terytorium. Od dzisiaj pilnuj swojego nosa, jasne? Niewiarygodne pieprzenie, amatorze.
Masz jakiś sprzęt na zbyciu? To zależy, czego ci trzeba. Mogę z nim handlować, nawet o tym nie wiedziałam. Ty masz jakieś przepisy. Eliksir złodzieja, czy ja to mam? Spróbujemy sprzedać i się dowiemy, czy mam na spryt. W ogóle mam do wypicia. Do budowy. Dobra, sprawdźmy. Na spryt. Mam na spryt, więc nie kupuję. Gościu się wkurzył o głupie mokrołazy? Przecież z tego nawet mięcha chyba nie ma. Co znowu? Zauważyłem, że w trakcie ostatniej rozmowy poniosły cię emocje. Pragnę zaproponować potencjalne rozwiązanie tego konfliktu. Że co? Ej, słuchaj, na pewno chcesz dobrze, ale lepiej się nie wtrącaj. No to mamy impas. Jest tylko jedno wyjście z tej sytuacji. Coś ty powiedział? Ja ci dam impas! Postarajmy się nie zbaczać z tematu. Dlaczego ten dupek się wtrąca? Może wrócę później, ale to nie koniec! Co tam u ciebie nowego? Czujesz się bardziej uczłowieczony? Odnotowuję mieszane wyniki. Większość zarejestrowanych przeze mnie reakcji to wymuszone uśmiechy lub nieoczekiwana złośliwość. Ach, ludzie. Co zamierzasz z tym zrobić? Jest tak, jak mówisz. Wasz gatunek okazuje się nadmiernie skomplikowany. Moja lista pomysłów nadal się jednak nie wyczerpała. Przekonasz się. Coś ci się nie udało? Na początku musi pojawić się kilka błędów. To logiczne. Zawsze zaznaczałem, że moje przedsięwzięcia mogą się nie powieść. Dla ludzi człowieczeństwo to sprawa naturalna, ale od maszyny, która chce osiągnąć ten sam efekt, wymaga nie lada pomysłowości. Wiesz, ludzie nie są tak świetni, jak ci się wydaje. Nie każdy człowiek koniecznie wykazuje się człowieczeństwem. Osobiste doświadczenie skutecznie mnie tego nauczyło. To bardzo pocieszające. Dziękuję. Obym w przyszłości miał więcej szczęścia. Nie wahaj się poruszyć tego tematu później, kiedy już przeanalizuję nowe dane. Możesz nauczyć mnie czegoś o polowaniu? Chciałbyś się uczyć u mistrza, pewnie. Nawet nie wiedziałam, że gość mógł mnie uczyć, nie? Ale widzę, że może mnie uczyć tylko samotnego wilka i szóstego zmysłu i tutaj dystansowej. Chyba trofeów mógł mnie uczyć? Chyba tak. Dobra, to mało ważne. Musimy znowu się przespać i poczekać na odpowiedź ze strony Falka. Także wszystko po staremu. Nie wiem, czemu biegnę akurat do tej chaty. Może ten ma też łóżko, nie? Ja się zastanawiam, czy te chaty są po prostu puste. Czy mi te okulary już przestały działać, bo to wiecie, jest zbagowane, no nie? Ale chyba te chaty są naprawdę puste, bo niczego tutaj nie widać do zebrania. Prześpimy się kolejne dwie noce, zobaczymy, co nowego Falk wymyśli dla nas. Już pora. Zobaczymy. Fajnie by było ten wątek dzisiaj skończyć. Planujesz już kolejny eksperyment? Tak. Zamierzam pomówić z Tialgiem. To wybitny dowódca i świetny wojownik. Czego od niego chcesz? Zauważyłem, że ludzi charakteryzuje przede wszystkim chęć podejmowania ryzyka. Maszyny zawsze kalkulują. Ustalamy pewien próg, zgodnie z którym decydujemy, czy opłaca nam się narażać. Ludzie natomiast często usiłują dokonać rzeczy prawie niemożliwych. I to mimo świadomości swych nikłych szans. O, w mordę. Chyba już wiesz, co mam na myśli. Nie jestem pewien. Mów dalej. Muszę zaznać porażki. I to nie byle jakiej. Potrzebne mi starcie z gwarancją 100% klęski. Czyli pragniesz walczyć z Tialgiem i przegrać? Jakiś ty przenikliwy.
Nie dajesz mi zapomnieć, dlaczego to ciebie wybrałem na mentora. A co jeśli jesteś silniejszy od Tialga? Nie wiem. Na potrzeby eksperymentu wystarczy jednak założyć, że to on okaże się silniejszy. A teraz zaprowadź mnie do Tialga. Dziękuję. W porządku. Zaprowadzę cię do Tialga. Nie mogę się doczekać, jak to się skończy. Być człowiekiem, akceptacja porażek. To nie było wszystko. Dobra, to się przeniosę do bastionu, bo będzie nam szybciej niż biec naokoło. No ja nie wiem. Widzę, że mi się... Infekcja. Zdążyłem już o niej zapomnieć. Gdzie jest Kroni? Bo przydałby mi się ten taki... Nim to samo spotka mnie. No właśnie chciałabym, tylko nie wiem, gdzie Kroni jest. I gdzie są moi wszyscy towarzysi? Nie pokazuje mi ich teraz na mapie. To niedobrze i to bardzo. Przydałby mi się Kroni U4. A tymczasem nie widzę go nigdzie. Może tutaj na górze? O, jesteś. Poczekaj, chodź. Celem zachowania równowagi psychicznej ćwiczenia są ci stanowczo zalecane. No właśnie po to przyszłam do ciebie. Dobra, rozpocznijmy trening. Przyjąłem. Uruchamiam protokół treningowy. Przyda nam się to, żeby nas tak nie wywalało. Dzięki. Oby na jakiś czas wystarczyło. W gotowości. Super. Cholera. Wpatrujesz się we mnie z jakiegoś konkretnego powodu? Cóż, ja... Gadaj. Proszę... Masz z nim walczyć. Że co? Znaczy, szkoleniowo. Ale nie. Chodzi o to, że musisz... Nie obawiaj się. Jeśli chcesz ze mną walczyć... Nie w tym rzecz. A w czym? Ten czubek chce, byś go sponiewierał. Że co, kurwa? Ująłeś rzecz nieco nieoględnie. Najprościej byłoby cię sprowokować, ale wtedy zachowałbym się niegrzecznie, prawda? Dlatego... Dobra, wystarczy. Przestań się wygłupiać. Nie wiem, czym się szprycowałeś, ale szkoda mi czasu na te brednie. Jeśli pozwolisz, obowiązki czekają. Mógłbym go zdzielić tak. Odpuść. Tialg wyraził się jasno. Jeśli zaatakujesz go w ten sposób, z pewnością ci się odpłaci. Lepiej daj mu spokój i znajdź sobie inną ofiarę. Nie trzeba. Mam już to, czego chciałem. Naprawdę? Przecież mówiłeś? Niepowodzenie to też jakiś wynik. Podobnie jak w rozprawie naukowej. Chcąc zweryfikować hipotezę, wystarczy przeprowadzić krótkie badanie. Jeśli okaże się ono błędne, rozprawa nie straci zasadności, o ile będzie zrozumiała i precyzyjna. Trochę się w tym pogubiłem. Najważniejsze, że bardzo mi pomogłeś podczas ostatniego badania. Dziękuję ci. Będziemy kontynuować, kiedy tylko przeanalizuję dotychczas zebrane dane. Jeśli znajdziesz czas, chętnie z tobą jeszcze poeksperymentuję. No i dobra, i kolejna powtórka z rozrywki, nie? Znaczy, dobra, wydaje mi się, że to nic złego, że po prostu chodzę spać i czekam, aż łaskawie dany towarzysz się obudzi, że chce ze mną robić zadanie. Co prawda z Falkiem jest... Te zadania nie są dosyć takie jakieś skomplikowane, chociaż z jednej strony jest to wreszcie odskocznia, bo przynajmniej nie biegamy za tymi paskudami fioletowymi i nie zabijamy ich non-stop, tak jak z Kronim na przykład. Także z jednej strony widzę w tym jakiś plus. Niech będzie i tak. Masz może trochę wolnego czasu? A co ci chodzi po głowie? Chcę poczynić kolejny krok na drodze do opanowania sztuki człowieczeństwa. Pomogę komuś w potrzebie. To bardzo ludzka rzecz.
porządku. Tylko mi nie mów, że szukasz kogoś, kto się poświęci, byś mógł go uratować. To zbyteczne. Ktoś taki już istnieje. Myśliwy Rolf zaatakowały go dzikie zwierzęta na jego własnych terenach łowieckich. Jak wyliczyłem, bez naszej pomocy nie zdoła się przed nimi obronić. Moment. Jeden z naszych znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a ty tak sobie tu o tym gawędzisz? Pojebało cię, Falk? Gdzie on jest? Jak już mówiłem, myśliwy Rolf przebywa obecnie na swoich terenach łowieckich. Niedaleko miejsca, w którym biliśmy się z mokrołazami. No to nie traćmy czasu, musimy mu pomóc. Taki właśnie mam zamiar. W drogę. Pomoc w potrzebie, dobra. Dawkins praktycznie nie opowiadał o czasach sprzed komety, o poprzednim świecie. Zupełnie jakby nigdy go nie poznał. Ciekawe, jak to jest wygrać z czasem. Być świadkiem życia i śmierci kolejnych pokoleń. Oj, nie wiem, Jax. I nie wiem, czy chciałbyś się o tym przekonać. Serio? Znowu muszę iść na trening? Muszę się skupić. Muszę wyćwiczyć umysł, nim to samo spotka mnie. Dobra. Chyba więcej mokrołazów, tak. Wezmę się... Pogniewam. Dobra. Jest was tutaj. O Boże, dobra. Zatruły mnie dosyć solidnie. Widzę, że ignorowanie bólu też musi wjechać, bo bez tego to... jest totalna bieda. Dobra. Siup. Jeszcze jeden przylazł. Dobra. Gościu, już nic się tutaj nie dzieje. Jeszcze jedna mokrołaz mi umknął. Jest z nich mięso? Jest z nich mięso. Okej. Poszli sobie! Przynajmniej wciąż żyjesz. Ten pieprzony android się przyglądał, kiedy obsiadałem jak cholerne bestie. Myślisz, że kiwnął choćby palcem, by mi pomóc? Zwyczajnie spierdolił! Wybacz. Postąpiłem zgodnie ze zgromadzonymi wówczas informacjami. Zamknij ryj. Dziękuję za pomoc. Teraz opatrzę rany. Do zobaczenia. A co do ciebie, dupku. Następnym razem trzymaj się z daleka. Rozumiemy się? Oczywiście. Czy wymagasz ode mnie jakiejś reakcji? Lepiej, żebyśmy już nigdy o tym nie wspominali. Jestem ci bardzo wdzięczny za wsparcie, ale... potrzebuję trochę czasu, by przetworzyć te doświadczenia. Właśnie tak zrób. Porozmawiamy później. Dzięki, bo widzisz... Oj. Jarks. Baram. Esora. Detak. Jarks. Super. Falk opuszcza grupę, my jesteśmy na zadupiu. Dobra, ale na to wygląda. Gdzie ja jestem? Szlak. Gdzie teraz jestem? Te zaniki świadomości mnie wykluczą. Mamy czyhacze. Powinienem wyćwiczyć umysł, by coś takiego się nie powtórzyło. Dobra, no spróbujemy iść do Kroniego. Co ja tutaj robię? Co ja zrobiłam?
Chyba nic nie zrobiłeś, Jax, i właśnie w tym problem. Wydaje mi się, czy to jest do zabicia. Ten czyhacz nie żyje. Ten tryton go chyba zabił. Wiecie co, wyleczę się tak profilaktycznie, bo... Dobra, z trytonem to w sumie spoko. Dobra, uderzymy. Pięknie. Wiecie, skorzystam sobie z tego, że mnie wywaliło gdzieś w kosmos. W sumie już tutaj chyba byłam parę razy. Co to jest? Chyba się nie biłam z tym jeszcze. Człapacz. Ała, o Boże, to jest to gówno. Ale dziwnie wyglądasz. Niczym jakiś potwór z Silent Hilla, nie? Okej. Będzie skakał pewnie zaraz. Okej, dostałam trochę. Dobra, nie zrobił sobie nic z tego, że go uderzyłam. Cóż. Ty, co to za gościu przylas? Na czym brakuje, że mi go sksuł, nie? Pięknie, mój. Teraz lepiej. A to wędrowny kupiec jakiś zwykły. Już mi chyba nie podświetla przedmiotów. Dobra. A, to jest tutaj. Byliśmy tu. Dobrze. Okej. Okay. Byłam tu z Kronim przecież. W porządku. To co? Myślę, że wracamy do bastionu standardowo. No i z Kronim chyba pociśniemy dalej na właśnie te paskudztwa, nie? Tylko może jednak pójdę sobie kupić jakieś mikstury, bo widzę, że ta regeneracja to czasami działa tak, że nie działa. Kroni, weź poczekaj sekundę. Celem zachowania równowagi psychicznej, ćwiczenia... Tak, wiem, zaraz zrobimy trening. Tylko chodź ze mną. Zrobimy, bo mam coraz częstą utratę świadomości, a tego byśmy nie chcieli. Później będę też biegała ze Zozą, ale to do misji fabularnych będziemy robić. Przez przypadek zakochałam gumę do rzucia. Na szczęście nic mi się z tego powodu nie stało. Dobra, masz miksturki. I tu masz te duże do tego. Ale to są tańsze, a mają odnowy trochę mniej. Dobra, akceptujemy wymianę. Pochuj mi pieniądze. Dobra. I teraz tak. Kroni chodzi ze mną. Chodzi. Cześć. Po pierwsze trening. Dobra. Rozpocznijmy trening. Przyjąłem. Uruchamiam protokół treningowy. Dzięki. Oby na jakiś czas wystarczyło. W gotowości. Uwaga. Raport dla dowódcy. O co chodzi? Dlaczego tak oficjalnie? Wykryto zaskakujący model zachowania. O czym ty do cholery mówisz? Zaskakujący model zachowania? Czegoś nie rozumiesz? Potwierdzam. Android Falk wielokrotnie opuszczał bastion. Obiekt nie był sam i działał bez oficjalnych rozkazów. Falk to wolny android. Może robić, co chce. Przyjąłem. Obiekt ma prawo zachowywać się wedle woli, w tym również widywać się z zabójcami.
Skąd taki pomysł? Zaobserwowano liczne spotkania Falka z człowiekiem o imieniu Connor. Notatki na temat Connora w bazie danych wskazują, że to znany zabójca do wynajęcia. To rzeczywiście zaskakujące. Mnie nie wspominał o żadnym Connorze. Oznaczam miejsce spotkań w adiutorze dowódcy. To w pobliżu bastionu. Droga nie powinna sprawić dowódcy trudności. Obiekt obserwacji prawdopodobnie właśnie tam zmierza. W porządku. Dzięki, mały. Sprawdzę to. W gotowości. Dobra. Zrobimy sobie jeszcze jedną analizę chipów. No dobrze. Czas poszukać nowych chipów. Potwierdzam. A w kolejnym odcinku będziemy robić kolejne zadania chyba z Falkiem związane. Cel jest przed nami. Nasz plan. Idziesz ze mną i zgarniamy chipy. Dobra, to idziemy. Nie powinienem się zatrzymywać. Stary kamienny szpon. Bardzo dawno się nie biłam z wami. Potwierdzam. Dobra, zarzućmy od razu ignorowanie bólu. I ruszajmy. Chcę ten drugi poziom tego... jak to się nazywa, Boże Święty? Wykryto liczne martwe pola. Aktualizacja poziomu zagrożenia. Rozpoczynam poszerzony skan. Dobra, mamy podżegaczy. Dobra. Super. Zaczniemy od was w takim razie. Chcę tą inspekcję Ignadonu numer 2 zakończyć. Zwierzchnik! Ty! Gościu! Silne cholerstwo! Jeszcze się nie biłam z nim. To jest coś jak na przykład my mamy, wiecie, niszczyciela u Morkonów chyba. Bo to tak wygląda. 500 expa jest za tego dziada? Ja myślałam, że kuratorzy to są przegięci. Okej, okay, a może się przekradnę? Da się tak? Da się, tylko tu jest kurator w środku. O Boże, tu jest ich więcej. Ja pierdzielę, co tu się robi? Co tu się dzieje? Matko i córko. Pomocy? Czy coś? A to podżegacz, a to kurator. No tu się bez eliksirów nie da. Dobra, Kroni niech sobie będzie tam. Ja się tu zajmę. Tego kuratora bym chciała. Ty, panie kurator, weź pan gliń. Ty też. Od razu gniew, bo mi się skończył. O matko. Przecież tu jest oblężenie jedno wielkie. Cześć. Pan kurator. Dobra, jest was tutaj trochę. Ignorowanie bólu jeszcze nie mam zarzucone. Ja pier... Nie! Jeszcze ty? Jeszcze człapacz przyszedł? Ale wy nie jesteście kumplami. Ja pierdzie, nie mam wytrzymałości... Jax. Ujojojojoj, dobra. Muszę się tym człapaczem zająć. Ty, oni się leją między sobą. Analiza chipów kontrolnych przyniosła mi wiele nowych informacji. Ale Kroni. Jak to? Nic. O Jezus. Analiza.
Niebianie wykorzystują liczne jednostki SI do mniej istotnych zadań. W porządku. Okej, fajnie. Ale jak bardzo niebianie polegają na swoich maszynach? Może są przez nie zniewoleni? Za mało danych do rzetelnej oceny. Z drugiej strony, czy to nie oznacza, że niebianie działają samodzielnie i niezależnie od swoich urządzeń? Brak wiarygodnych wniosków. Jak oceniasz prawdopodobieństwo tej teorii? 49,98%. Potrzeba więcej skanów. No to do dzieła. Daj mi znać, kiedy znajdziesz coś nowego. Przyjąłem. Czy wy widzicie, co tutaj się dzieje? Kroni, pomożesz mi? Dawaj, przygwoździmy chłopa. Dobra, muszę się zapisać, bo aż... Prawie dostałam. O Jezusie, Maryjo, ten czyhacz to jest chyba najgorszy... Nie, ten człapacz, przepraszam. To nie jest czyhacz, czyhacze to jest nic! Gin! No, Jax! Dziękuję. Czemu nagle dostałam 525 punktów expa zamiast 500? Wcześniej dostałam 500, to trochę dziwne. Dobra, ale tutaj widziałam, że jest parę itemów, tak żebyśmy skorzystali z okazji. Czosnek. Czosnek to może mi niepotrzebny. Zapis 5, 8, 9. Stała obserwacja niedawno odkrytego obiektu. Niespotykanie skrajne zmiany w trajektorii lotu. Dr. Dawkins otrzymuje raport co 2 godziny. O, Dr. Dawkins. Była o nim mowa. Tu coś jeszcze mogłam zebrać? Niby tak, ale nie widzę co. A ty przylazłeś. Zmutowany robal. Dobrze. Weźmiemy silnym może. Zaraz mnie uderzy, no właśnie. Ty, modliszko! Dziękuję. Okej, głównie tutaj przyszłam dla jakichś tam małych rzeczy. No, nie podświetlam już, także odbagowało się. Ale nie oszukujmy się, ja też tego całego syfu po prostu nie potrzebuję w nie wiadomo jakiej ilości, no bo przepraszam bardzo. Ja nie zebrałam z tego robala, że on dalej tutaj jest. Zebrałam, ale tak jakby na zewnątrz coś jeszcze się dzieje. Tutaj ktoś powinien leżeć. O, i leży. Podżegacz. Trochę eleksitu miał przy sobie. Ty, tu są jeszcze wrogowie normalnie. Jest kurator, no to skorzystam sobie, że tak powiem. Weź ty się, chłopie. No, położysz się wreszcie. Dawaj. Dawaj, Jax. I dobij go. Dziękuję. Spoko w sumie. Dobra. To wiecie co? Myślę, że sobie zakończymy odcinek, ale zanim to zrobimy, to się przeniosę do bastionu, bo tam jest dużo bezpieczniej. I co? I myślę, że to byłoby na tyle. W kolejnym odcinku spróbujemy rozwiązać zadanie z Falkiem i myślę, że pociągniemy też Kroniego dalej do przodu. Czyli tak będziemy, wiadomo, szli na wymianę. Kron i Falk, jak już to zrobimy, to wiadomo, mamy wątek główny cały, bo jeszcze tego w ogóle nie rozpoczęłam, a mamy trzeci rozdział już od paru odcinków. Zbliża mi się 33 poziom już za niedługo, także też jest całkiem fajnie. No i co? Dzięki Wam serdeczne, jeżeli Wam się podobało, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Lecę montować dla Was ten materiał. Cześć!